Siema. Słuchajcie, ogólnie jak mówię, że coś jest wysoko i w sumie może podbić przy jakimś bodźcu, ale jeśli nie dadzą bodźca, to może spaść. Tak jak mówiłem ostatnio o overallach, czyli wczoraj. No to następnym razem po prostu je bierzcie. Kiedy mówię, że raczej jest za wysoko. No, to jej wtedy w 100% to podnosi, więc chyba to jest jakaś logika. A tak naprawdę stało się coś, co musiało się stać. Nie wiedzieliśmy natomiast kiedy, czyli player pick, jeśli chodzi o ikony, ikona pośrednia lub prime do wyboru. No, i cały rynek poleciał w kosmos. Wiele osób sprzedało karty już. W Dzień wcześniej, przed przedwczoraj, dlaczego? Ponieważ to 85 Plus fajnie podbiły, daje fajnie zysk na 86, 7, 8, no i tutaj EA dokończyło swojego dzieła, czyli wysłało wszystkie karty overallowe w górę. Doskonale widać to tutaj w tej zakładce na footbinie, czyli najtańsze karty według swojej oceny. 8,7 w okolicach 50 na Xboxie, 8,8 w okolicach 70 na Xboxie, 8,9 w okolicach 80. Stegen z Alisonem 100 tysięcy, a Latali drożej. Lewandowski w cenie Informa Lewandowskiego, którego widzicie tutaj jedno oczko wyżej, czyli tu 145, tu 135. No, czysta po prostu anomalia. Informy? W sumie zarabienie w tej edycji robi się na tyle proste na tym etapie, że wystarczy wziąć informy i z nimi czekać. To, co wrzucałem ostatnio odnośnie patrona. A propos, są jeszcze miejsca na Discorda handlowego. Jeśli chcecie wpaść, to wpadajcie. Mniej więcej wygląda tak, jak tutaj na ekranie, czyli wczoraj reagowaliśmy na informy. Było to łatwe do łapania. Overale w momencie szybko znikały, mnóstwo osób znajpiło, Natomiast jeśli chodzi o informy, były one dość proste do złapania, dość proste do zapchania się. No i można zauważyć, że całkiem fajnie odbiły. Tutaj poprzednie screeny z poprzednich tygodni, kiedy wrzucałem również informy inwestycyjne oraz ich odbicia, możecie zauważyć, jak zarabiać w tej fif no w sumie ambitny handel, flipowanie, nie wiem, jakieś szukanie i tak dalej różnych okazji odchodzi trochę do lamusa, w tym momencie wchodzi po prostu weź fif weź karty, wybierz dobry moment, wybierz dobre karty, kupa potem sprzedaj i zarób krocie stan Informów, wszystko poleciało bardzo do góry. O ile te 84 jeszcze nie są tak bardzo podbite, z tego powodu, że ich jest więcej na rynku, dość częściej lecą te paczki z paczek po prostu te Inform 84 niż wyższe, o tyle 85 już zaczęły swoją drogę do góry, Waskę troszkę się przyblokował, ale 86 wyglądają bardzo, to bardzo dobrze. 87 również wyglądają świetnie. Luis Alberto 80 tysięcy. Słuchajcie, Luis Alberto był do łapania po 50 tysięcy, mogę Wam tutaj wrzucić mniej więcej post. Natomiast, tak jak mówię, nie zwracajcie na to uwagi pod takim kątem, że nie wiem, że to jest super idealny sposób, super idealna wytyczna z tego powodu, że rynek jest w anomalii. Jeśli rynek jest w anomalii, to ile karty inwestycyjne są spoko, o tyle nie możemy tego uznawać jako 100% zasługi, że karty wybiły na ten pułap i że to wiedzieliśmy o tym. Nikt chyba raczej nie wiedział, że to zachowa się tak, jak właśnie się zachowało. I taka rada dla Was: jeśli handlujecie krócej, to pewnie tego nie wiecie, jeśli dłużej, to możecie 5 sekund skipnąć. Natomiast informy: sprawdzacie, ile jest informów do wyboru. W momencie, kiedy zobaczymy, że są dwa informy, aż tutaj, natomiast tu jeden i tu jeden, czyli cztery informy no to po prostu już wiedziałem. Wiedziałem, że to raczej te informacje również polecą do góry i będą bardzo, a to bardzo potrzebne. Podsumowując jednak ostatni materiał, naprawdę fajnie to wychodzi. Oczywiście jej to bardzo mocno pomaga, bo tak naprawdę co wam nie wrzucę, co można wziąć w bardzo podobnej cenie, to potem bardzo, a to bardzo fajnie odbija. Jeśli ktoś się posugerował tymi cenami, wziął Handanowicza, no tutaj przy szczęściu jej to wszystko fajnie wzrosło. Natomiast Bernardo również zaczyna swoją drogę do wzrostów. To samo było z Kantem. W momencie, kiedy wyszła paczka 5x85, no to ta panika nastąpiła. Dawało się kupić tego Kantę po około 80 tysięcy, co możecie tutaj pewnie zobaczyć, kiedy tą kartę pokazywałem. Natomiast wczoraj znowu była panika przy Ikonie, znowu karty wpadały dużo taniej. Pomimo tego, że nie było wysypu, to jednak ludzie wypluwali karty taniej i to była świetna okazja, żeby coś w tym stylu złapać, jeśli chodzi o te karty tańsze. Jedną z najczęściej zadawanych ostatnio pytań, myślę, że tu w komentarzach również to będzie, czyli co z Mbappé, co z Neymarem, co z Ronaldo, czyli co z tą świętą trójcą FIFA. Jeśli chodzi o te karty, 835 na PlayStation chodził 920, czyli bardzo mocno spadł, na Xboxie nie spadł aż tak mocno, z jakiego powodu, ponieważ on już wcześniej dość stracił, ale procentowo też stracił sporo. Co zrobić? Kiedy, jeśli macie sprzedać, kiedy kupić? W mojej opinii te karty mogą nadal spadać. Zerknijcie w okolicach piątku, soboty, co się będzie wydarzać, jeśli chcecie kupić. Wiadomo, z każdą kolejną ligą wiadomo, będzie taniej, więc mogę Wam równie dobrze powiedzieć: Ej, kup sobie kartę w czerwcu. Natomiast jeśli, jeśli chcecie sprzedać karty, zastanówcie się, czy po prostu nie sprzedać w czwartek po nagrodach. Zobaczyć, jak ten rynek napuchnie, czy te ceny troszkę urosną, no i wtedy to puścić. Wątpię, że tu będzie jakaś mocna odbitka. Co prawda, rok temu taka była w okolicach właśnie marca, ale to wiadomo było związane z wydarzeniami na świecie, więcej osób siedziało w domu, więcej osób grało, no i ten rynek zaczął się troszkę inaczej zachowywać, weszły zamiast ify, ify moment no i to była troszkę inna przez to sytuacja. Tutaj tylko tak nadmienię ciekawa rzecz, wczoraj na przykład Mbabu spadł na 380 tysięcy, zaznaczam tylko na Xboxie ponieważ na PlayStation i Pccie zamyka widełki, więc to żadna wytyczna nie byłaby dla nikogo, co to za wytyczna tylko dla jednej platformy, natomiast... Warto zwrócić uwagę na to, że w tym momencie chodzi po 400 tysięcy. Oczywiście tu się dało złapać i taniej, i drożej. Wy to podpowiedzieliście mi na streamie: wziąłem 4 sztuki albo 5, bo jedno mam jeszcze w klubie i zobaczymy po prostu jak to wyjdzie. Kiedy to sprzedam? Jutro. Jutro sprzedam przed upgrade'em. Mam nadzieję, że do godziny 19 w środę będzie troszkę narastał na to hype na takiej zasadzie, że mbabu będzie kotem i po prostu po upgrade'ie poleci w górę. Ludzie tak będą zakładać. Zwykle po upgrade'ie karty spadają, ale nie jest to też zawsze. Można przytoczyć zeszłotygodniowy, chyba przykład, upamykano Headlinersa, który po upgradezie zaczął lecieć w górę, zamiast w dół. Dlaczego? Ponieważ ta karta została dobrze wyceniona, została dobrze oceniona, stała się fajną kartą, no i ludzie się za nią zabrali. No i chyba też niewątpliwie tam. Yy, Twój wpływ miał na przykład brand, który z karty UCL zwykłej zmienił się na UEFA Champions League Live. Dobra, bo tak naprawdę mówię już 5 minut, natomiast nie podałem wam żadnych konkretnych wskazówek, jeśli chodzi o następne dni. Wydaje mi się, że rynek będzie rósł, dlatego nie sprzedawaliśmy kart po 8,5. Oczywiście mieliśmy tam segmenty głównie 8,3, 8,5, więc 8,4, 85 ok. Natomiast 8,3 troszkę słabiej, chociaż z tymi dobrymi linkami w miarę sobie radzą. Nie ma wysypu do czwartku, czyli też jeśli coś wam zbytnio nie odbiło, te 8,4 na przykład, możecie spokojnie. I nie poczekać. Natomiast wydaje mi się, oczywiście to są moje takie przewidywania. Nie wiem, czy jutro będzie materiał, ale wolę wam to powiedzieć, że w czwartek rynek, rynek będzie rósł. Wiele osób weźmie paczki niewymienne, naprawdę wiele osób weźmie paczki niewymienne. O ile w przypadku Terstegena, Alisona, tam się powoli kończą możliwości wzrostów, czy w przypadku Lewandowskiego, o tyle w przypadku kart 8,4, no właśnie, w przypadku kart 8,5 też. O ile one nie będą już bardzo wysoko. Natomiast. Nagrody czwartkowe. Na nagrodach czwartkowych to wcale nie może by, nie musi być głupi pomysł, żeby zacząć działać. I to jest taka wskazówka dla Was na następne dni. Wiadomo, potem lighting rący piątek i tak dalej. Kolejna drużyna. Zobaczymy, jak to będzie wyglądać. Jak handlować dzisiaj, jutro? No, na bieżąco, tak naprawdę. Na bieżąco łapcie co się da, próbujcie coś wystawić drożej. Może się zaharszyć jakieś karty, co nie lecą z paczek, jakieś by miały wahania. Tak naprawdę trzeba posiedzieć i pohandlować, ja osobiście na swoim koncie nie handluję z tego powodu, że mam mało czasu, naprawdę mam mało czasu, czy to social media, czy to Twitch. Dzisiaj odpalimy się raczej wieczorem na Twitchu, dam Wam jeszcze znać, ale to też zajmuje kolejne dwie godziny, tam przynajmniej na Twitchu mogę coś połapać, tak, tego babu. Natomiast czy to Discord i tak dalej, więc to naprawdę troszkę pochłania. Jeśli Macie ochotę, no to oczywiście zapraszam do lajka. Wbijmy tyle lajków co było ostatnio. Na tym przynajmniej tutaj podsumowaniu ostatnich dni. Kolejna sprawa, zapraszam na Instagrama. Kilku tam nas brakuje do 4000. No i zapraszam tego Discorda handlowego, którego tutaj też sobie poreklamowałem, ale bardziej przychodzę w stronę reklamowania. Oczywiście duża wiedza ma być za darmo. Duża wiedza ma być yy, wszędzie. Chcę Wam przekazywać jak najwięcej informacji tutaj na, Twitter, na Twitterze, na Twitchu, na Instagramie, ale wiadomo, to jest też jakaś część biznesu, no i możecie się dowiedzieć również na Discordzie live, szybciej zareagować, tak jak to było na przykład wczoraj. Czy to była idealna droga? Nie wiem, ale na pewno to była droga, która mogła wam dać końsy. Na dzisiaj to tyle. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Może nawet jutro, jeśli jej coś ciekawego da, się